Hej wszystkim! O, zasłoniłam mikrofon. Brawo, propsy. Ta. Ładne widoki. Nie wiem, gdzie idziemy. Znaczy, generalnie szukam sklepu. I w ogóle... jestem jeszcze lekko niezorganizowana, bo jest dosyć wcześnie. Dlatego może nie będę się wam na razie pokazywać. W każdym razie zaczynamy drugi dzień vlogowania. Vlogowania wrocławskiego. No, jakiś remont trwa. Tam. No, idziemy do Żabki kupić sobie coś do jedzenia. Potem wracamy do hotelu. Tak. Więc generalnie wracamy z kościoła i idziemy do sklepu. Także jest godzina chyba prawie 9:00. I ja nie wiem, gdzie ja jestem, bo kruszymy w kółko. Ja się skubiłam. Ale spoko. Może deweloper mnie zaprowadzi. Bo ja tutaj w ogóle... Moja orientacja wtedy nie jest beznadziejnie kiepska. O, czekajcie. Taką minę poznaję. Widzę je z okna. O, spójrzcie, jaki ciekawy blok. To nie, nie patrzcie. Tam będzie cenzura. Tak, na pewno. I odcięła mu się rączka. Sztuka wrocławska... Nie rozumiem jej. No, także... No nie wiem, na razie tyle. Pewnie jeszcze coś w hotelu nagram. Chciałam wam nagrać tego obiecanego hola zakupowego ze wczoraj. Chociaż dzisiaj może też coś jeszcze kupię, no ale... teraz nagrywam aparatem, bo nie mam kamery ze sobą. Nie brałam do kościoła kamery. Stwierdziłam, że to głupi pomysł. Więc... Mam aparat, bo zawsze mam w torebce, bo jest mały. No więc nagram coś później. Na razie widzicie jakieś takie wrocławskie uliczki. Chyba bardzo z przedmieści. Jakieś takie małe. Widzicie? Aha, nienawidzę takich dróg. Tak by the way. Samochodem to jest masakra. Dobra. No, miło się było tu zgubić i przespacerować. To ja na razie kończę. Pa. Om nam nam. Om nam nam. Dobra, więc... dzień drugi. Niedziela. Ja. Też muszę. Okej. Okay. Dzień drugi, niedziela. Om nam nam. Dzień drugi, niedziela. Jesteśmy w naszym teeny mini hotelowym ogródku. Taki overview. I co? Jest fontanna. A właśnie, fontanna. Zaczepiści wielka. Jest słodka i tak już się zdążyłyśmy nią poklapać. O, taka bul. A tu biegły tak dwa kotki. Wołałyśmy je, ale nie przyszły. Trampo szczałki. Zrobimy hola. Trampo szczałki z wytoczą szczaszką. Zgodnie, nie tylko. Bluzka, City Action Expo 2014. Om nom nom. Będziemy pewnie powoli jechać. Tak, ponownie zmierzyć się z halą stulecia. Ponownie zmierzyć się z halą stulecia. O właśnie, ja... miałam cię zapytać, jak ci się podobało wczoraj na Wii U. Na Wii U podobało mi się tak średnio, bo nie ogarniałam za bardzo, co trzeba tam robić. I nie udało mi się znaleźć żadnej takiej normalnej gry, tylko takie jakieś mini gierki. Ale wygrałam parę razy z Anią i z deweloperem, który mam nadzieję wpuści nas do pokoju, jak wrócimy. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. No, tam była jakaś gra z krzesełkami, że trzeba było biegać. Tak jak na imprezach, wiecie, że ostatnie krzesełko. Jakaś gra z młotkami, waleniem się po głowach i jeszcze jakąś jedną graliśmy chyba. No. Jakaś taka bird watching, że trzeba było znaleźć było odpowiedniego... Zdjęcie zrobić odpowiedniego ptaka. Niebieski był. Whatever. To idziemy, wyruszamy. Wyruszamy powoli w trasę, bo musimy do 12 się wymeldować. No właśnie, badałoby. Klip. Musimy pożegnać nasz hotel. Musimy pożegnać nasz piękny hotel Akira Bed and Breakfast. Polecamy. Tak, polecamy. Co prawda ja się nie do końca wyspałam.
Moim zdaniem łóżka są nie do końca wygodne, ale było fajne śniadanie. No. I mały pokoik, ale całkiem fajny. Zresztą widzieliście chyba wczoraj. Yeah. I jeszcze chcę nagrać przed wyjazdem bardzo szybkiego hola ze wczoraj, bo obiecałam, więc zaraz to zrobię. Pierwsza część hola to jest ta koszulka właśnie, o mną. I jeszcze wam pokażę trzy rzeczy chyba, tak? O ile dobrze pamiętam. Więc no, jeszcze zaraz tam wrócimy, a potem jedziemy. Yeah. Okej, jestem już w pokoju. I tak jak obiecałam, jeszcze czas na szybkiego hola. Więc, a w ogóle pierwszą rzeczą, którą kupiłam, to właśnie jest ta koszulka, którą już wam pokazywałam. Kupiliśmy sobie takie losy na loterię i wygrałam podkładkę pod kubek. I wybrałam sobie taką z gwiazdką z Mario i bardzo mi się podoba, jest bardzo fajna. Deloper i Ania wygrali przypinki. Takie, można było sobie wybrać. W ogóle fajne są te przypinki, myślę, że jeszcze dzisiaj pójdę i chyba sobie jakąś wybiorę. Deloper ma Keep Calm and Call Batman. I najlepsze. To jest mój plecak z Totoro. My gosh, jestem... Tak, nie zapomnij, jak się ze mnie śmieje, ale co tam. Mój plecak z Totoro jest... Pomagała mi go zdobyć, tak, bo tam było tłumy, było ciężko i pomagała mi go zdobyć. To jest mój piękny plecak z Totoro. W ogóle szukam jakiś przypinek z Totoro, ale nie znalazłam. Może jeszcze mi się uda. Albo kubka na przykład, ale też mi się nie udało. Ale znalazłam ten cudowny plecak z Totoro. Stwierdziłam, że bo wiecie, ja tak teraz nie korzystam z plecaków w sumie za bardzo. Już moje czasy szkolne się skończyły, ale chodzę na angielski, zawsze mam książki w rękach, więc stwierdziłam, że na angielski mogę chodzić z plecakiem. Albo nie wiem, na jakieś małe wycieczki. I w każdym razie tak mi się podoba, jest tak śliczny. To jest piękny Totoro, taki strasznie mi się podoba. Więc taki czarny plecak z Totoro. To jest moja najlepsza zdobycz po prostu wczoraj. Koszulka też jest super, zwłaszcza, że nie zapominaj, jaka ma taką samą. Więc teraz już w ogóle jesteśmy Super Sonic Sisters. A, mogę pokazać jeszcze, co ja mam. A, i jeszcze, dobra, jeszcze pokażę, co nie zapominaj. To był pierwszy nasz, powiedzmy, zakup. No. Pierwsze, co to Ania kupiła, taką słodką podkładkę pod mysz z... Angel Beats. Właśnie, no ja nie oglądam tego anime, więc nie wiem, ale jest bardzo ładna. Zastanawiała się pomiędzy dwiema. Na drugiej była taka ze skrzydłami dziewczyna. No to ta sama. No. No nie oglądam tego anime, także no mówię lame, ale podkładka jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Jakby była podkładka z Totoro, to chyba bym kupiła, mimo że nie używam podkładki pod myszkę, bo nie mam nawet miejsca na mojej półce na klawiaturę. Dobra, no to na razie kończymy. Zbieramy się. Jeszcze pokażę wam widok z okna w dzień. W ogóle w nocy siedziałam na tym parapecie jak coś i nagrywałam tutaj za zasłonką. Miałam taki swój mini pokój, także to był mój mini pokój nagrań. Szerokość 1 m na 40 cm. Więc, no, dobra, to widzimy się później. Selfie? Ej, jedziemy w hali stulecia. Zobaczcie, kto tam jest z tyłu. Ania, pomachaj. Jedziemy do hali stulecia. Raz mijaliśmy takie wielkie krzesło. Mijaliśmy. Nie, raz mijaliśmy takie wielkie, widzicie? Ania tam vloguje z tylnego siedzenia do... O, tu lepiej widać. Raz mijaliśmy samotne krzesło i wyjąłam kamerę, bo nie wiem, czy będziemy znowu koło niego jechać. Wczoraj żałowałam, że nie nagrałam. Ono się chyba nazywa samotne krzesło, ale nie jestem pewna. Nawet nie wiedziałam, że tutaj jest coś takiego wcześniej. Jak... To są cuda i dziwy. No tutaj są bardzo dziwne rzeczy, powiem wam. Jakieś złote jajko. Jakieś złote takie jajko, takie z takich deseczek jakby. Zresztą jakieś dziwne rysunki na blokach. I w ogóle dziwne okolice. Nie, ja jestem zafascynowana Wrocławiem, podoba mi się. Tych wszystkich dziwnych sekretów to niestety w 2 dni nie odkryjemy. Hala stulecia prosto, o, mogę wam pokazać. Jak ładny znak. Przybliżymy, bo akurat stoimy. A deloper, jak oceniasz ruch? Dzisiaj jest większy czy mniejszy? Większy. Większy niż wczoraj. Większy niż wczoraj. No wieczorem to tak. A większy niż wczoraj rano? Nie mam to do mnie. Jakiś hotel. No także tutaj takie okolice, jakieś remonty w ogóle we Wrocławiu. Więc, o których nawigacja oczywiście nie wie. Jakieś tam most remontują czy coś. Więc trzeba jechać trochę inną drogą. No i co? Zaraz będziemy wybijać w tłumy.
prawda? Zobaczymy, jakie to tłumy dzisiaj będą. No, zobaczymy, jakie będą dzisiaj tłumy. Tak, powiem wam, co jeszcze podoba mi się we Wrocławiu. Te liczniki przy światłach. One tak naprawdę nie migają jak w kamerze, ale to tak wygląda. I doszliśmy do wniosku, że Wrocławia nie mają coś z malowaniem tych bloków. To jest na przykład bardzo ładne, podoba mi się. A pokaż zielone liczniki. Zielone liczniki. Proszę. Tylko u mnie to tak miga, to naprawdę nie miga. Nie wiem, moja kamera tak... One muszą migać, tylko tego nie widzi nasze oko, a kamery widzi. Więc nie wiem, nie wiem. Jest więcej klatek niż... a to jest dziwne, ej. Ja to nagram. Wow, jak domek dla lalek. Tak. Prowadzi nas Krzysztof Chłopiec. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Domyślam się, że nie usłyszę moich pozdrowień, ale pozdrawiam. No i za 2 kilometry będziemy w Hali Stulecia, podobno. O Hala Stulecia za możesz pokazać. O, proszę, Hala Stulecia za. Ja bym poszła do zoo, ale nie wiem, czy zdążymy. Ale słyszałam, że we Wrocławiu jest bardzo ładne zoo. Kto był, to oczywiście możecie napisać. Co o tym, co sądzicie o wrocławskim zoo. Ja byłam tylko w zoo w Chorzowie. I parę razy byłam, chyba z 3, ale dosyć dawno temu. Tak, w Chorzowie jest zoo, nie? Tak. No. Więc tam... I w całym miasteczku też jest. No, tam nie byłam i nie chcę być. W przeciwieństwie do dewelopera. Byłem raz w życiu. I jak było? Jak byłem mały. Fajnie. Zaje fajnie. Zaje fajnie. O, mostek. O, tutaj jest most. Muszę powiedzieć, że jestem przypad opaczki sobie. O, pięknie to wygląda. Może się przypłyniemy. O, może to będzie gdzieś miejsce. Na pewno. Widzowie, trzymajcie kciuki. Dziki fart. Bo tu już jesteśmy dziki. Bardzo blisko. Tak, bardzo blisko. Jakby tu było miejsce, to bym była szczęśliwa, ale myślę, że ten przed nami by zaparkował. Więc musiał być 2 miejsca. Dobra, to ja na razie kończę, bo tu już nie ma żadnych super fajnych widoków. No, tam jest hala w tamtą stronę. Jesteś u celu. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. Pozdrawiam. Słońce świeci. Na deszcz się nie zapowiada. Na deszcz się nie zapowiada, chociaż wszyscy nas straszyli. O, patrz, jaka ładna perspektywa. O, tak. No, jesteśmy już prawie pod halą. Czekaj, tak. Ciebie mi nie obejmuje. O. Albo ty, albo hala. Ale mi fajnie widać. O. Tak, ładnie. Jesteśmy już pod halą, wybijam do środka. Wish us luck. Charge. Thank you.
przez jakiś sygnał od karetki, ale nie szkodzi. Ej, tu jest cieplej niż w tej hali. Ja nie chcę mówić. Ktoś na mnie pali papierosa. Jedę rybu. Yo, yo, on jest taki szybki. Tu jest cieplej niż w tej hali. Ktoś na mnie papierosa pali. Hej. Zobaczcie, jakie fajne kolumny to są. Prawie jak w Tomb Raider. W pałacu Midasa. Aktualnie błąkamy się gdzieś po tyłach. Uciekamy od tłumów, znaczy one uciekają. Bo ja się nie boję. Tak. Jakoś udało się. Patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Merkę, idę. Już jestem. To powiedziałam. Jeszcze raz. Tak. Tutaj są fontanny. Tak, tam są fontanny, gra muzyka. One chyba jest lepiej. One muzyki tak. Się w nocy jest trochę lepiej, bo gra, znaczy jeszcze się podświetlają odpowiednio i jakoś ładniej to wygląda. No, ale coś. Ładne. Ciszę. Siedzimy i odpoczywamy. Jeszcze. Jeszcze. Nie zapominaj, jaka nagrywała taki fragment wcześniej, ale ja wtedy jadłam, co też widać. Niestety wyłączyli nam muzykę. O. Ja dwie jeden pewnie moje posłuchy, ale ja mam świetne nawet. Tak to nie moje. Nie, bo moje mają taką fajną dziwną nastrojenie. Moje wyglądają gorzej. Co, nami się coś dzieje, nie? Znaczy teraz przed nami. Powiesiłaś kamerę w powietrzu. Powiesiłam kamerę, tak, oprócz tego, że mam trzecią rękę, słuchajcie, potrafię powiesić kamerę w powietrzu. Tak jak teraz. I pamiętajcie, że mam jeszcze, właśnie tak nagrywam unpacking i zawieszam kamerę w powietrzu. Siłą woli i ona nagrywa. Pika, pika. Autografów.
Dobra, już. Może smagler wie, kto to jest smagler? To ty? Czy to ty? To ty? To... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Wiedzi, że jest i wiedzi, że go nie. Okej. Niech smagler pozostanie świętym Mikołajem. Ja mogę sprawdzić. Smagler jest między nami. Każdy przecież obchodzi 36 urodziny. W taki sposób. Okej, okay, myślę, że powinniśmy im podziękować, co? Za te 18 lat, za to, że cały czas są z wami, za to, że dzielnie pracują nocami, dniami, żeby... Właściwie to dla was. Populistyczne hasło, ale tak. Dziękujemy! Super, wielkie brawa! Przyszedł zaszczyt pożegnać się z wami. Nie wyganiamy oczywiście, liczymy, że się dobrze bawiliście. Następna impreza, no nie wiem, może za 18 lat, może następne wesele. Miejmy nadzieję, że się wszyscy spotkamy i nie będziemy się nudzić wspólnie. Dzięki. Dzięki za wszystko. Na karcie pamięci. Wybrali. Okej. Okay. Jesteśmy po imprezie. Ani u mnie nie obejmuje. Ktoś tak. Był na filmie i się cieszy. Pozdrawiam. W każdym razie jesteśmy po imprezie. Z tyłu jeszcze ładnie widać napis. Selection. No, masakra. Jestem zakręcona bardzo. Boże, co się stało? Się patrzą na nas. Trudno. Jesus. W każdym razie dostałam pakietkę media. Na koniec, ale bardzo się cieszę. Dostałam też nowe płyty. Specjalnie dla mnie. Specjalne podziękowanie za CD Action. Tak, specjalne podziękowanie za CD Action, za nowe płyty dla mnie. Bo jak może pamiętacie, w ostatnim numerze były niestety troszkę uszkodzone, ale dostałam zupełnie nowe. Więc no, jestem bardzo pozytywnie zakręcona i pozytywnie zaskoczona i w ogóle. Taki szok w ogóle. Taki szok, bardzo miło było mi poznać całą redakcję. My już powoli będziemy zbierać się do samochodu. Było bardzo miło. Jak to wygląda w ogóle tak? No. Kolumna z kamer. Okej. Okay. No, bardzo w ogóle się nie spodziewałam, że mnie aż tak rozpoznają i tak dalej, więc jestem w totalnym szoku, ale bardzo pozytywnie. Także no, pozdrawiam bardzo wszystkich, całą redakcję. Ja również pozdrawiam. I będziemy powoli wracać, jeszcze na pewno coś nagram. Także no, z hali Expo mówiła dla was Mary Kayden. I nie zapomnij. Jak widzicie, jesteśmy już w samochodzie i wyjeżdżamy z Wrocławia, ale... Znaczy powoli wyjeżdżamy z Wrocławia. Tam siedzi nie zapominajka.
Zmęczona, ale szczęśliwa. Tak. Ja też. No. 40 metrów. Więc. No, to jak widzicie, wyjeżdżamy, na razie tyle. Tak. Nie zdążyłam nagrać, ale właśnie wyjechaliśmy z Wrocławia. Także przed nami szeroka, mam nadzieję, droga. I w ogóle już się zaczynają takie tereny bardziej autostradowe. Tak, widać horyzont. Co to jest autostradowek? No, nie wiem, widać horyzont i w ogóle jest taka duża przestrzeń, nie tak jak wcześniej. To mi się kojarzy z takimi terenami autostradowymi. Oczywiście, Dorota, znowu, jak się ze mnie nie śmiejesz, to kwestionuję to, co mówię. Ładnie tu jest, ładnie słońce świeci. Strasznie nas deszczem i wiecie co? W ogóle nie padało. Jest 16:53. I dalej nie pada. Tam widać chmurę, jedziemy w jej stronę. Okej. Okay. Hello. Hej. Wracamy już z Wrocławia. Wracamy z Wrocławia. Do domu. Ja już to mówiłam. No, ale u mnie tego nie było, więc mówię, że my wracamy do domu. Ja wracam do Katowic, moi kochany. Tak, jesteśmy w ogródku McDonalda, tak, przy autostradzie. Jedliśmy obiad. Spóźniony obiad, jedliśmy, jedziemy dalej. Mi teraz też by się śmieje. Jedliśmy spóźniony obiad. No i stwierdziliśmy, że oczywiście musimy coś nagrać, prawda? W kółko wyłazimy z kamerami, ludzie się nas gapią. No, zwłaszcza, że ciągle chodzę z tym. Naszymi kochanymi plakietkami. Ja mam, Boże, nie mogę cię wyplątać. Okej. No. Więc może pokażę, jak to wygląda za mną. Więc będziemy jechać dalej. Tak. Ile kilometrów do celu? 160 km do Katowic gdzieś, więc jeszcze wam tak zrobię. Tam są takie fajne parasolki. Akurat nikt tam teraz nie siedzi. My siedzimy pod takim sobie żółtym parasolem przy takim stoliczku. Tutaj, proszę, nie zapominajka. Znowu ją spotkałam w McDonaldzie. Tak, znowu łapałam stopa. Łapałaś stopa. O. Dobra, to na razie tyle. Fajne tło całkiem, nie widać tej szyby nawet, tak? No. Na razie tyle. Do zobaczenia później. To jest taka Mario Rura. Taka... Nawiązania growe widzimy wszędzie. Na tle McDonalda. Okej, to pa. Jaśniej niż naprawdę, bo ona dosyć rozjaśnia obraz. Naprawdę już jest trochę ciemniej. No i co, odwieźliśmy już Anię do domu i teraz wracamy do domu moich kochanych Gliwic. I jestem już trochę zmęczona, ale szczęśliwa. Także no już niedługo powinnam być w domu. Czekajcie, jeszcze tak, o, może się pokażę. Nie wiem, jak będzie widać, ale będzie dobrze. Wow, nic nie widać. Ciemno. A, czekajcie, rozjaśnię się trochę. O, dobra. No, mówiłam, że jest ciemno. Za oknem to jaśniej wygląda. Ale mam nadzieję, że cokolwiek widać. Może jeszcze nagram krótki fragment w domu później, żeby takie podsumowanie zrobić. No, więc my już wracamy do domu. Okej, jak już pewnie widzicie, ja jestem już w domu i w ogóle dzisiaj jest już poniedziałek, zresztą poniedziałek wieczorem właściwie, bo wcześniej nie miałam kiedy nagrać, a wczoraj byłam już zbyt zmęczona, ale chciałam nagrać właśnie takie podsumowanie tego drugiego dnia, no i jak drugiego dnia, to może też tak ogólnie całej imprezy. No, wczoraj już byłam po prostu zbyt zmęczona, dzisiaj też jestem jeszcze trochę zmęczona, muszę jeszcze trochę odpocząć po tym weekendzie, ale było naprawdę bardzo fajnie i to będzie dla mnie taki czas, który będę bardzo, bardzo miło wspominać. A więc w niedzielę było mniej ludzi niż w sobotę.
To też mi się tak wydawało, że będzie mniej ludzi, ale nie byłam pewna. Także no, z tego względu dla mnie było troszeczkę lepiej, bo łatwiej było się tam po prostu przemieszczać i też nie było już tak duszno i tak gorąco jak pierwszego dnia, więc milej mi się tam przebywało. Ale obydwa dni wspominam bardzo miło. I mimo, że nie udało mi się za bardzo dopchać do grania, bo po prostu było zbyt dużo osób i może zbyt mało tych stanowisk do grania jak na taką liczbę osób, to była tam taka fajna atmosfera, taki fajny klimat, który na pewno będę po prostu bardzo miło wspominać. Cieszę się też, że udało mi się pod koniec, właściwie można powiedzieć, że po imprezie porozmawiać z redakcją, że nie spodziewałam się, że jakoś mnie tak poznają, powiedzmy, ale cieszę się, że mogłam ich zobaczyć na żywo, porobić sobie też zdjęcia i tak dalej. Było mi naprawdę bardzo miło. Zresztą chyba już to wczoraj mówiłam, bo przez te dwa dni nagrywałam tyle różnych filmów, że szczerze już nie pamiętam, co w nich mówiłam, a co nie, a będę musiała dopiero obejrzeć. Jeszcze nie zdążyłam się zabrać do montowania, ale dzisiaj zabiorę się za montowanie właśnie filmu z soboty. Myślę, że jutro się zabiorę za montowanie filmu z niedzieli. Także czeka mnie jeszcze sporo montowania i oglądania tego, co ja tam ponagrywałam. Tymczasem chciałam wam jeszcze pokazać trochę moich zdobyczy właśnie ze wczoraj, bo to nie było czasu. Pokazałam wam zdobycze sobotnie, jeszcze nie pokazałam wam zdobyczy niedzielnych, także to też nas jeszcze czeka. Ale sam Wrocław też mi się bardzo podobał. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tego miasta, ponieważ byłam tam dopiero pierwszy raz i naprawdę bardzo mi się podobało. Bardzo miło też było spotkać właśnie jak byłyśmy z niezapominajką jakichś naszych widzów, którzy chcieli sobie porobić z nami zdjęcia, czy też porozmawiać, czy wziąć autograf. To było naprawdę bardzo miłe i cieszę się, że mogłam was poznać. No i cóż, to chyba tyle z takiego podsumowania. Krótkiego, nie wiem co jeszcze powinnam powiedzieć. W każdym razie bardzo pozytywnie odbieram ten weekend i nie wiem, dał mi też tak trochę takiego, wiecie, takiej nowej siły do działania, nagrywania i tak dalej. Bardzo pozytywnie mogłam tam naładować moje akumulatorki, żeby dalej robić to, co robię. No i cóż, zaraz wam jeszcze właśnie pokażę te zdobycze. Także bardzo na plus i jeśli by powtórzyła się kiedyś taka impreza, to na pewno też bym się wybrała. I także zdobycze mam tutaj na kanapie. Na kanapie są też moje koty, no ale wiecie, jak się ma koty, to się nie da ich pozbyć całkowicie z kanap i tak dalej. Okej, więc wczoraj poczyniliśmy też małe zakupy i przede wszystkim kupowaliśmy przypinki takie. Bo tam można sobie było właśnie wybrać, to też zresztą wam mówiłam w poprzednim filmie. I ja mam ich parę, więc pierwsza z nich to jest taki uroczy kotek. Bardzo mi się spodobał. Kolejna to jest taki malutki Pikachu i też uważam, że jest przesłodki i nie wiem, jakoś mi się rzucił w oczy. Mam też creeperka. Zresztą nie zapominaj, jaka ma takiego samego, że jest creeperek z Minecrafta. Jest Angry Birds, ten czerwony ptak, on chyba jest taki najbardziej klasyczny dla mnie, dlatego też został wybrany czerwony ptak. Następnie moja ulubiona kitana z Mortal Kombat. Były do wyboru dwie kitany, ale ta z nowszego Mortala jakoś bardziej mi się podobała. Także jest też taka kitana, trochę się odbija, ale mam nadzieję, że widać. No i jeszcze ostatnia. Niestety ona nie wyszła tak ładnie, bo tutaj ta folia po prostu się trochę... Tak, Skype. Ktoś mi coś tam wysyła. Zapomniałam wyłączyć Skype'a. Ta folia trochę tutaj tak no, nie przylega dokładnie, no ale to już trudno. Z Wiedźmina logo. Także to są takie przypinki. Jeszcze kupiliśmy Duke Nukena, ale to deweloper ma już ze sobą. Jego nie mam. Potem jeszcze muszę się pochwalić. Na 18-kowym CD Action moim cudownym tutaj pozbierałam dużo autografów. Także możecie zobaczyć. Tak. Deweloper zbierał autografy na tej stronie. Zresztą nie zapominajka też. Ja zaczęłam zbierać na... No ta strona też jest bardzo ładna na autografy. Ale ja zaczęłam zbierać na Titanfallu, bo tutaj wydawało mi się, że jest po prostu dużo przestrzeni na podpisy. Także tutaj mam sporo autografów od redakcji.
No i też na koniec, właśnie jak udało mi się spotkać z redakcją, to dowiedziałam się, że po prostu przywieźli dla mnie, że mają dla mnie płytę, która była dodawana, właśnie no dwie nowe płyty, które były dodawane do ostatniego numeru, ponieważ jeśli oglądaliście mój flikfru, to wiecie, że ja tam miałam uszkodzone płyty. No i się okazało, że specjalnie dla mnie dostałam właśnie nowe, czyściutkie, także dostałam nowe płyty, w ogóle nie spodziewałam się, że no nie wiem, była to dla mnie duża, bardzo pozytywna niespodzianka, także dostałam też nowe płyty, tym razem bardzo ładne. No i ostatnia rzecz, myślę, że już widzieliście na filmie, ale dostałam też, no niestety na koniec, bo na koniec, ale dostałam też taką ładną zawieszkę dla mediów. Gdybym dostała wcześniej, to byłoby mi się na pewno łatwiej dopchać do konsoli i bym sobie więcej pograła, ale tak przynajmniej mam na pamiątkę i no bardzo mi miło, że dostałyśmy właśnie z Anią takie plakietki dla mediów. Będzie ona dla mnie na pewno bardzo ważna, muszę sobie ją gdzieś powiesić w jakimś ładnym miejscu. No i to wszystko z takich zdobyczy wczorajszych, tak z takiego hola niedzielnego. Także mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało ten film i wczorajszy i dzisiejszy, że miło spędziliście czas oglądając te moje vlogi. Nie mam za bardzo doświadczenia w nagrywaniu relacji z takich imprez, to był bardziej taki vlog z, po prostu z tego weekendu we Wrocławiu i też skupiony dookoła tych urodzin CD Action. Także no mam nadzieję, że po prostu miło spędziliście czas przy moich filmach. Zresztą zawsze mam nadzieję, że miło spędzacie czas przy moich filmach. Także to było już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa. Pika, piku!